Druk numer 455. Autor sprawy jest zarządu. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie i wyraża uznanie dla działalności osób i instytucji zasłużonych dla dzielnicy siódmej z Jedynie. Punkt 1. Pana Jana Adamczyka za działalność społeczną ocalenia od zapomnienia miejsca zbiorowej każdym mieszkańców Woli Ustowskiej, Chełmu, Olszańcy i Zwierzyńca z czasu II wojny światowej. Punkt 2. Szkoły podstawowej nr 31 imienia Henryka Jordana za działania na rzecz społeczności lokalnej wychodzące poza ustawowy zakres działalności szkoły. Nie macie Państwo skierowanych laudacji dotyczących Pana Jana Adamczyka, ale myślę, że większość z Państwa tę postać zna. Generalnie jest to jeden z dwóch panów, którzy opiekują się tym miejscem, które tam znajduje się na Woli Ustowskiej. Organizują co roku obchody upamiętniające te wydarzenia. Niestety tak się stało, że drugi pan, pan Szpuna, nie zgodził się na przyjęcie nagrody, motywując to tym, że nie robi tego dla żadnych nagród i wyróżnień, robi to tylko z serca i to trzeba uszanować. Ja w międzyczasie przeprowadziłem internetowo, próbowałem przeprowadzić wyszukiwanie kolejnej kandydatury. Trzy typy uzyskały po 2 głosy. Czwarta propozycja, 1 głos. Uważam, że zbyt mało Państwa się wypowiedziało, stąd napisałem, że zarząd do uchwały podejmie decyzję, kto to będzie. No i zarząd proponuje Państwu szkołę podstawową numer 31. Jakim powodem głównym wydaje mi się jest to, że wszystkie szkoły oczywiście poza swoimi obowiązkami wypełniają taką rolę prospołeczną również, wychodzą poza swoje obowiązki. No, szkoła 31, pomijam kwestię, że jesteśmy na jej terenie, to bardzo chętnie współpracuje na każdej płaszczyźnie, no, ale zbiegło się też fantastyczna uroczystość. Szkoła obchodziła 200-lecie swojego istnienia. I to jest bardzo dobra okazja, żeby ją uhonorować. Zarząd proponuje przyznanie naszego lajkownika właśnie szkole. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania i uwagi do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.